Bitwa warszawska. Przyczyny, przebieg i rezultaty. Oczywiście Bitwa warszawska jest jedną z tych najważniejszych bitew w historii Polski, ponieważ gdyby do niej nie doszło, gdyby nie została wygrana, to to młode państwo polskie przestałoby po prostu istnieć. Polacy byli wtedy w bardzo, bardzo złej sytuacji. Ta wojna polsko-bolszewicka tuż przed Bitwą warszawską była... układała się dla nas bardzo, bardzo źle. Byliśmy bardzo blisko klęski, utraty Warszawy, no i właściwie można powiedzieć, niewłaściwie tylko końca. Państwo, które niedawno powstało, po prostu przestałoby istnieć. A obserwatorzy z Zachodu, którzy obserwowali tą wojnę, którzy wspierali nas, można tak powiedzieć, byli pewni, że Polska już przegrała, że ta klęska jest pewna. Ale... pomimo nieudanej próby zatrzymania wroga na Bugu i w innych miejscach, postanowiono wygrać. Tak to można powiedzieć. Postanowiono się wycofać w stronę Wisły, przegrupować się i dopiero wtedy poprowadzić kontruderzenie. Zaskoczyć wroga, wykorzystać nasze, można powiedzieć, to co wiemy o wrogu, wykorzystać sytuację i odepchnąć wroga. Decyzja o wycofaniu i reorganizacji zapada 6 sierpnia. Siły armii bolszewickiej liczą od 104 do 114 tysięcy żołnierzy w tym miejscu. Pamiętajmy, że te siły były rozciągnięte na dosyć szerokim froncie, ale w czasie bitwy po stronie bolszewickiej walczyło od 104 do 114 tysięcy żołnierzy, 600 dział i około 2,5 tysiąca karabinów maszynowych. Nasze siły liczyło od 113 do 123 tysięcy żołnierzy, 500 dział i około 1800 karabinów maszynowych. Do tego kilkadziesiąt czołgów, wozów pancernych i kilka pociągów pancernych. Plan operacji powstał w nocy, czy z 5 na 6 sierpnia, tak jak powiedziałem, ta decyzja o wycofaniu i reorganizacji tych sił, przegrupowaniu, zapada 6 sierpnia. Te plany powstają w sztabie generalnym, przy dużym udziale jego szefa, czy niektórzy twierdzą, że w ogóle zostały stworzone właśnie przez Tadeusza Rozwadowskiego. Materiał o Tadeuszu Rozwadowskim pojawi się w niedzielę, jutro na moim drugim kanale o historii. Postanowiono zatrzymać atak przed Warszawą i uderzyć na południową flankę Armii Czerwonej z rejony Wieprza. Powolnić po prostu natarcie wroga, oflankować wroga, uderzyć w jego bok, w jego tyły i doprowadzić do tego, że wróg po prostu nie będzie w stanie prowadzić dalej bitwy i będzie musiał się wycofać. Czyli oderwanie się od wroga, przejście do obrony Warszawy i wyprowadzenie uderzenia. Początek bitwy to 13 sierpnia i uderzenie na Warszawę sił wroga. Wtedy właśnie dochodzi do walk pod Radzyminem, 13-16 sierpnia, którzy niekiedy właśnie określają, że właśnie to jest ta Bitwa Warszawska, chociaż to jest tylko jej część, oraz dochodzi wówczas do obrony Warszawy. 13, 14 i 15 sierpnia to ciężkie walki, a 16 sierpnia siły polskie po lekkim wycofaniu się odzyskują utracony teren. 16 sierpnia to też uderzenie 5. Armii generała Sikorskiego z rejonu Modlina i Wkry. Ta część Bitwy Warszawskiej też jest często nazywana Bitwą nad Wkrą. Ale to decydujące kontruderzenie z nad Wieprza zostało rozpoczęte 16 sierpnia. Dowódcą kontruderzenia był oczywiście Józef Piłsudski. Ten manewr był przełomowy. I dzięki właśnie temu manewrowi, dzięki temu kontruderzeniowi udało się wygrać bitwę i oczywiście całą wojnę. Dzięki bardzo skutecznej walce Polaków udaje się pokonać wroga, który zaczął, jak to się ładnie określa, nieskoordynowany odwrót. Ponieważ zaskoczenie było ogromne. Takie skutecznie wyprowadzone na flankę uderzenie po prostu, można powiedzieć delikatnie, rozbiło siły wroga. Klęska była całkowita. Do tego część wojsk, które nie mogły się przebić, wojsk bolszewickich, dotarły na teren Prus Wschodnich i zostały tam internowane. Bitwa oczywiście odrzuciła przeciwnika, potężne straty po stronie bolszewickiej i właściwie rezultatem tej bitwy było jeszcze kolejne zwycięstwa i pokój.
zawieszenie broni 15 października, a w marcu 1921 roku traktat pokojowy. Straty po naszej stronie wyniosły około 4,5 tysiąca zabitych, 10 tysięcy zaginionych i około 22 tysięcy rannych. Straty sowieckie szacowane są na około 25 tysięcy zabitych, 60 tysięcy dostało się do polskiej niewoli, a 45 tysięcy zostały właśnie internowane w Prusach. A teraz kilka bardzo ciekawych informacji o tym, co składało się na zwycięstwo w tej bitwie. Po pierwsze, olbrzymia pomoc materialna ze strony Węgier. Inna pomoc innych krajów po prostu została zablokowana. A Węgry dostarczały nam w czasie całej tej wojny amunicję, broń, części, bez których można śmiało powiedzieć, że nie dalibyśmy rady. Do tego już rok wcześniej Jan Kowalewski złamał szyfry radzieckie. W ogóle Jan Kowalewski to bardzo, bardzo ciekawa postać, ale do tego mam inny kanał, który też podlinkuję i tam właśnie mówię o tych bardzo ciekawych osobach z historii Polski, nie tylko o władcach, chociaż o władcach też jest seria, ale o bardzo ciekawych osobach z historii Polski, nie tylko Polski, które mocno wpłynęły na historię, a niestety nie wszyscy o nich pamiętamy. I właśnie Jan Kowalewski złamał szyfr Sowietów i dzięki temu wiedzieliśmy o większości decyzji podejmowanych przez przeciwnika. Wiedzieliśmy, można powiedzieć, gdzie pójdą, jak zareagują. Do tego przejęliśmy jedną z dwóch radiostacji 4. Armii Radzieckiej, a drugą niejako zagłuszyliśmy i 4. Armia nie wiedziała, co robić i robiła to, co miała robić według ostatnich rozkazów. Do tego zniszczyliśmy jej dowództwo, sztab i ta armia szła do przodu, nie włączając się do tej bitwy warszawskiej, a to byli bardzo doświadczeni żołnierze, tylko nie mieli odpowiednich rozkazów, nie wiedzieli, co się działo. No i szczęśliwie dla nas udało się wyeliminować tą armię bez naszych, można powiedzieć, dużych strat. Oczywiście wygrana w Bitwie Warszawskiej według wielu historyków to nie tylko obrona niepodległości Polski, ale też powstrzymanie ataku na inne kraje europejskie. Powstrzymanie tego ataku, który najprawdopodobniej miał być prowadzony dalej i po prostu te siły miały dalej iść w stronę zachodnią, aż zajmą nie wiadomo czy nie całą Europę. Więc ta Bitwa Warszawska to nie tylko umożliwienie zachowania niepodległości, zachowania tej Polski, ale też według wielu obrona całej Europy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały, na ten drugi kanał, który podlinkuję, też zapraszam. Do usłyszenia i do zobaczenia ponownie.